Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat zdrowie w Kościele i demokracji. Nasi goście, księża, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, to Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie. I drugim gościem jest ksiądz dr Zenon Hanna z Pallotyn, dyrektor kancelarii rektora tejże uczelni i prowincjał Pallotynów. Szczęść Boże, pozdrawiam Cześć wszystkich. Boże. Tak można powiedzieć, może widzowie to od razu zauważają, że tak trochę, nie wiem, odchodzimy od mediów, bo też w jaki sposób księża są ekspertami, jeżeli chodzi o media. Skąd taki pomysł, żeby zająć się zupełnie inną dziedziną życia, zdrowie, myślimy, bardzo ważne. Chociaż najczęściej patrzymy na nie jako, że go nie mamy, tak? Że chorujemy, że coraz większy posiew jakieś choroby cywilizacyjne, coraz trudniej nam się nawet cieszyć życiem czy zdrowiem. No to ten brak zdrowia, to Mickiewicz, te słynne powiedzenie jego z początku pana Tadeusza, to zdrowie, które cenimy wtedy, kiedy się je traci, to w tym momencie dostrzegamy, jak bardzo jest ważne. Dopóki jesteśmy zdrowi, no to może nie jest to aż tak bardzo dostrzegane albo przyjmowane jako coś oczywistego. I rzeczywiście chcieliśmy teraz przez te najbliższe nasze spotkania zaproponować telewidzom i słuchaczom Radia Maryja taką refleksję wokół tematów związanych najogólniej z naszym zdrowiem, z chorobami, z medycyną, ochroną zdrowia, a zatem tym wszystkim, co dotyka każdego z nas. Tak czy inaczej jesteśmy tym dotknięci. Te rozważania, które do tej pory tutaj mieliśmy wielkie szczęście, że mogliśmy tutaj się spotykać i rozmawiać ze słuchaczami, one dotyczyły, jak ksiądz redaktor wspomniał, w ostatnim czasie mediów, jak funkcjonują systemy medialne. I tak ostatnie nasze spotkanie dotyczyło takiego bardzo już trudnego pojęcia. I wiem, że wielu słuchaczy, później nawet jeszcze tam jakieś sygnały otrzymywałem, że public relations, to takie było trudne słowo, ale rzeczywiście jako system komunikacyjny jest to niezwykle ważne. I te nasze spotkania też mają służyć temu, żeby się nauczyć też pewnych nowych pojęć, pewnych nowych sposobów widzenia świata. A zatem media były ostatnim takim kompleksem, pewnym zbiorem zagadnień, o których tutaj rozważaliśmy. Za każdym razem patrząc na pewną różnicę, jak pojmowane jest to w Kościele, czy też w katolickiej nauce społecznej, bo tak to ten zbiór tej wiedzy tak jest często nazywany. A z drugiej strony, jak patrzy na to dzisiejszy świat, jak patrzy taka współczesna, liberalna demokracja. Więc zawsze próbujemy wydobywać pewne różnice i podobieństwa, jak pewne rzeczywistości, pewne wartości postrzegane są w Kościele i w jaki sposób widzi je świat współczesny, czy to, co nazywamy demokracją. A co więcej, myślę, że my w jaki sposób jesteśmy za to odpowiedzialni, jeżeli jesteśmy ludźmi wiary, tak. No to tym samym ten ustrój demokratyczny, nieraz się tak mówi przysłowiowo, że to najlepszy ustrój, jaki nam się mógł przydarzyć, żeby nie tylko jakaś tyrania, czy poprzednie ustroje komunistyczne na przykład, czy socjalistyczne, to i tak my tworzymy, tak? Więc to pojęcie, te pojęcia, które sobie w jakiś sposób przedstawiamy, no w jaki sposób za realizację tego my jako ludzie w życiu społecznym jesteśmy odpowiedzialni. Czytając Ewangelię, czerpiąc inspirację z Ewangelii, kształtujemy nasze życie, a przez to też kształtujemy życie współczesnego świata. Więc to jest te programy nasze, one miały na celu taką refleksję wspólną nad dostrzeżeniem tych różnic. No i przypomnę, że punktem wyjścia to było życie polityczne. Dotykaliśmy bardzo dużo takich tematów polityki, wyborów, systemów partyjnych, w ogóle dlaczego w demokracji jest to tak ważne. I przez szereg spotkań naszych mówiliśmy właśnie o różnych rzeczywistościach w Kościele i w demokracji, jak to jest pojmowane. Przez pewien cykl programów mówiliśmy o rodzinie, o życiu rodzinnym, jak rodzina jest postrzegana w Kościele, w katolickiej nauce społecznej i jak w świecie ta rodzina jest inaczej postrzegana, czy próba jest jakiejś takiej rekonstrukcji wręcz rodziny, rozbicia tej tradycyjnej, ewangelicznej koncepcji, biblijnej koncepcji rodziny. Nawet dzisiaj próbuje się jakąś redefinicję wprowadzić i małżeństwa, i rodziny, dokładnie. Wszystkiego, co tylko można. O tym tu w czasie naszych spotkań rozmawialiśmy. No i teraz tak pomyśleliśmy sobie, że temat zdrowia i choroby, no to jest też pewna rzeczywistość, nie tylko indywidualna, tylko też społeczna.
w jaki sposób ludzie chorzy w naszej społeczności są przyjmowani, w jaki sposób system cały społeczny państwa zabiega o to, żeby zdrowie publiczne było zagwarantowane, zapobiega pewnym epidemiom, systemy szczepień na przykład, to jest też kwestia społeczna, a nie tylko indywidualna, to jest odpowiedzialności społecznej. Więc o tym chcielibyśmy przez kilka następnych, tak bardzo już szczegółowo rozwijać te pewne tematy, o których za chwilę ksiądz Jan tutaj powie. Dzisiaj zdrowie, w grudniu choroba. W grudniu choroba. Ale dzisiaj chcieliśmy właśnie porozmawiać o tym, co to znaczy, że człowiek jest zdrowy. Kiedy ogóle, człowiek czym jest zdrowie? Czym jest zdrowie? Kiedy mówimy, że człowiek jest zdrowy, a jakie, co wpływa na to, że mówimy, że ktoś jest chory? Więc może dopóki tym, nie pójdziemy do lekarza, tak? Wiesz, pójście do lekarza, no, zdrowi raczej nie korzystają, idą do... Ale tu od razu musimy sobie taką wielką prawdę włączyć w te nasze rozważania, mianowicie, że mamy tysiące chorób, każdy te choroby stara się poznać, ale mamy tylko jedno zdrowie, jak ktoś bardzo mądrze powiedział. I żeby zrozumieć, czym jest choroba, dlaczego się źle czujemy, co tak naprawdę nam jest, to najpierw powinniśmy się określić, co nazywamy tym dobrym samopoczuciem, tym dobrostanem, jak to określa się w definicji zdrowia. I zdrowie to takie wyjściowe. To tak? Jest tak, to jest punkt wyjścia, ale też... Albo punkt dojścia czasami. Jak ktoś jest chory, no to chce być zdrowy, pragnie tego zdrowia. No właśnie, to może być zamiennie. Ale też spróbujemy może dzisiaj to zasygnalizować, a później pochylić się szczegółowo nad różnymi zagadnieniami, pokazując, że tak naprawdę dzisiaj potrafimy dobrze diagnozować i coraz lepiej diagnozować to złe samopoczucie i określić chorobę, nazwać ją nawet i szukać możliwości jej leczenia, czyli terapii. Ale tak naprawdę brakuje nam coraz może bardziej dotkliwie nawet takich testów pokazujących nam, czym jest naprawdę zdrowie. Ta medycyna nasza bardziej skierowała się w stronę leczenia już stanów, które często bardzo trudno do tych prawidłowości doprowadzić, a nie zwracamy uwagi, czy mniej uwagi zwracamy na to, co tak naprawdę do tych stanów chorobowych doprowadza. A mądra zasada i mądra życiowa zasada mówi tak, że trzeba umieć dostrzec początki, bo jeśli choroba się rozwinie, to bardzo często już nie jesteśmy w stanie nad nią zapanować. Więc dzisiaj spróbujemy określić, gdzie szukać tego, co nazywamy zdrowiem, z czym to połączyć, w jakich obszarach życia naszego codziennego tego zdrowia poszukiwać, jak je definiować, a później powrócimy do problemu choroby, bo już trochę mówiliśmy o chorobie, poruszając problem starości, bo taki program już też mieliśmy. Powrócimy do niepełnosprawności, bo też przy okazji starości o tym tylko wspomnieliśmy, o osobach niepełnosprawnych. No dziś też jakieś zmaganie nawet w Sejmie, czy niepełnosprawność może być kwalifikacją do tego, żeby pozbawić dziecko w łonie matki. No właśnie dlatego chcielibyśmy do tego nawiązać. Później chcielibyśmy omówić cały system opieki i system medycyny, jak medycyna, a jak opieka społeczna, za którą odpowiada państwo, polityka, funkcjonują. Natomiast dzisiaj chciałbym tak na początek, żeby zasygnalizować, czym powinniśmy się zająć, to chciałbym wprowadzić takie pewne kategorie. Otóż samo zdrowie to nie jest brak choroby. Od tego powinniśmy zacząć. To, że ktoś nie choruje, to wcale nie znaczy, że może o sobie powiedzieć, że jest zdrowy. Tak samo gdy ktoś twierdzi, że nie ma żadnej niepełnosprawności w swoim funkcjonowaniu, to jest zdrowy. Nie. My, no to ciekawe, co to będzie. No właśnie. My pojmujemy zdrowie jako pewien stan, a nie funkcje, które mogą być zaburzone. Stan, czyli to, jak człowiek sam siebie postrzega. Bo jak niektórzy mówią dzisiaj, mamy tak rozwinięte możliwości diagnozowania, że właściwie zdrowego człowieka to nie ma. Gdybyśmy my poddali się tym bardzo szczegółowym badaniom na bardzo czułych przyrządach, to myślę, że
te wszystkie normy założone mogłyby być poddane takiej weryfikacji wskazującej na jakieś tam stany zagrożenia czy nieprawidłowości. Tutaj mogłybyśmy mieć kłopot, bo tak wszyscy nawet w rzeczeniach często mówią, zdrowie żeby było, a wszystko reszta... Tak, wszystko reszta przyjdzie. Tak. Więc najpierw coś takiego powinniśmy sobie założyć, że nie będziemy mówić o braku choroby w zdrowiu, tylko takie pozytywne podejście. I wydaje mi się, że powinniśmy to zdrowie ukazać w kilku obszarach. Najpierw tym osobistym, no nie da się tego uniknąć. Człowiek to jest osoba i to ona twierdzi sama dla siebie i wobec innych, jak się czuje i trzeba to wziąć pod uwagę. Później mamy zdrowie społeczne, czyli wchodzenie w różnego rodzaju relacje, począwszy od tych najbliższych, małżeńsko-rodzinnych, aż po relacje w miejscu pracy, w relacjach szerszych, społecznych, tam gdzie się żyje, z sąsiadami i tak dalej. Później zdrowie ekonomiczne, czyli zdolność człowieka do wykonywania pewnej pracy, za którą może otrzymywać wynagrodzenie i normalnie funkcjonować. Dalej zdrowie duchowe i zdrowie psychiczne. I myślę, że jeśli w tych obszarach będziemy się poruszać, to spróbujemy na końcu określić, jak rozumieć i definiować pojęcie zdrowie. Tak myślimy, że to też w jakiś sposób dobrostan, tak? Mamy taki dobrostan. Może nie zawsze z różnych rzeczy sobie zdajemy sprawę, no ale to zdrowie, tak jak ksiądz profesor powiedział, i to fizyczne, psychiczne, społeczne, ekonomiczne, duchowe, w jakiś sposób też określa człowiek sam i jest za nie odpowiedzialny. I teraz jak tym dobrem, najważniejszym dobrem, my w jaki sposób zarządzamy? No to tu, jeżeli byśmy odpowiadali na to pytanie, to oczywiście wchodzimy też w zakres swego rodzaju odpowiedzialności za własne zdrowie, za zdrowie drugiego człowieka. W Kościele czy w Biblii to ten nakaz troski o zdrowie własne i o zdrowie drugiego człowieka, ono jest ujęte w piątym przykazaniu, czyli nie zabijaj. Tak w Kościele można by powiedzieć, że zatroskanie o zdrowie jest ujęte w tym bardzo podstawowym nakazie, przekazaniu Pana Boga, żeby nie zabijać. Czyli każda forma szkodzenia własnemu zdrowiu czy szkodzeniu zdrowiu drugiego człowieka już jest początkiem tego zabijania, czyli niszczenia ludzkiego życia, niszczenia jego zdrowia. I tutaj też nie ma takiego rozdźwięku, że tu już można, a tu jeszcze nie. Generalnie nie zabijaj. Generalnie jest bardzo jasne stwierdzenie, że nie należy zabijać jako zasada ogólna. Więc ta troska o własne zdrowie, odpowiedzialność za własne zdrowie zaczyna się w wielu, wielu, wielu punktach. O tym też w którymś z programu będziemy rozmawiali, o takiej pewnemu zapobieganiu, czyli takiemu zdrowemu trybowi życia, co to znaczy, żeby prowadzić też w sposób odpowiedzialny takie życie, żeby to zdrowie podtrzymywać. Włącznie z tym, żeby na przykład dokonywać wczesnych badań. Bardzo często mamy dużo lęku w sobie, spotykamy osoby, które czują się zdrowo, dobrze się czują, nie, nic im nie dolega i nie chcą poddać się pewnym badaniom, żeby nie dowiedzieć się, że może jednak rozpoczyna się jakaś choroba. Czyli taka profilaktyka to też dobre zachowania, właściwe, tak, ale też i chociażby te wcześniejsze badania, one też z czegoś wynikają i ten sygnał do nas dociera też z jakichś racji. Dokładnie, ale to czasami są dlatego proponowane są badania takie profilaktyczne, przesiewowe, jak to czasami się mówi, czyli jakaś tam jedna grupa, jedna społeczna jest poddawana badaniom po to, żeby wcześniej taką chorobę wykryć i żeby łatwiej można było doprowadzić kogoś do zdrowia. Więc ale samo poczucie zdrowia, takiej odpowiedzialności za to, to jest czasami bardzo subiektywne, bo możemy spotkać człowieka, który ma jakieś swoje dolegliwości, no nie wiem, brakuje mu ręki, brakuje mu oka, ale nie powiemy o takim człowieku, że jest chory, prawda? To jest człowiek, który ma pewne ograniczenia, ale jest człowiekiem zdrowym. Więc do pojęcia zdrowia, tak jak tutaj ksiądz Jan słusznie zauważył, to nie jest tylko brak choroby. Czasami można posiadać jakąś chorobę, jakąś schorzenie, jakąś dolegliwość, a mimo tego mieć
takie zapewnione warunki życia i takie samo poczucie też, że czujemy się w tej sytuacji zdrowi. Więc to na początku chcieliśmy to uświadomić, że zdrowie to nie jest tylko brak choroby. Czasami w sytuacjach chorób, nawet bardzo ciężkich, jeżeli mamy zapewnioną dobre warunki, no to wtedy można powiedzieć, że ktoś czuje się zdrowy, czy jest zdrowy, mimo tego, że na zewnątrz mogłoby się wydawać inaczej. I to rozróżnienie, o którym tutaj ksiądz Jan powiedział, o tych różnych rodzajach zdrowia, to myślę, że warto to sobie uświadamiać, bo każdy z tych obszarów jest pod pewnym względem jednorazowy. Czyli jeżeli mówimy o zdrowiu fizycznym, no to mamy na myśli funkcjonowanie po prostu naszego ciała, naszych narządów i one albo funkcjonują, albo nie. Jeżeli zaczyna być jakaś dysfunkcja, coś się dzieje, co nie uniemożliwia nam życie, takie normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, wtedy zaczynamy mówić o chorobie. No kiedy ktoś ma lekki ból głowy, który mu nie przeszkadza i nie ma jakiegoś podłoża wielkiego, no to też nie nazywalibyśmy tego chorobą, prawda? Takiego stanu, który jest pewną dolegliwością fizyczną, ale nie ogranicza naszych normalnego życia w takiej codzienności. Więc zdrowie fizyczne to jest ta pierwsza i podstawowa płaszczyzna. Ale oprócz tego wchodzimy w sferę zdrowia psychicznego. I tu jest cały też bardzo dużo schorzeń, które się pojawiają. One są coraz bardziej diagnozowane i też, jak wiemy, one są opisywane. Są całe katalogi schorzeń ze swoimi skrótami też z chorób psychicznych, do których też się zaliczają na przykład uzależnienia. Czy to uzależnienie danego człowieka od alkoholu, od jakichś środków takich uzależniających, innych substancji, czy też jakieś takie uzależnienia, od internetu, od pornografii, od hazardu, to są wszystko jednostki chorobowe. Czyli też nasze zdrowie, ktoś jest, można powiedzieć, zdrowy jak koń, używając tak. Nawet pracoholizm. Ale jest uzależniony od czegoś, więc internetu. Mówimy, tak jest, że niby jest zdrowy, ale w rzeczywistości posiada chorobę. Do tego dochodzą choroby dotyczące umysłu naszego, czyli sfery poznania. Bo często ta choroba, ona dotyczy tego, że my niezbyt dobrze rozpoznajemy rzeczywistość. Nie potrafimy rozpoznawać, co jest faktyczne, co jest fikcyjne. Więc to też w ten zakres chorób umysłowych, wszelkiego rodzaju brak zdolności logicznego myślenia, to są wszystko choroby też, które utrudniają nam życie, czy wręcz uniemożliwiają czasami. Do tego dochodzą też choroby uczucia, czy emocjonalne. To jest też swego rodzaju sfera naszego życia, która może być chora. I ta sfera, ona bardzo często, bardzo trudno nawiązywać tam relacje wtedy, kiedy takie choroby emocjonalne się pojawiają. Czyli jeżeli ktoś łatwo wpada w wściekłość, taki gniew i nie potrafi tego kontrolować, to może być swego rodzaju choroba, która bardzo mu trudno daje, albo się obraża cały czas, nie? Ktoś ma taką cechę, że za każdym, albo jest podejrzliwy, ciągle jest podejrzliwy. Chorobliwie podejrzliwy, mówimy, nie? Czyli jego choroba jest taka, że ciągle podejrzewa wszystkich wokół, że jest to choroba. Często w chorobach demencji starczych to się też ujawnia, prawda? Że ktoś podejrzewa, że ktoś mu ukradł pieniądze, czy ukradł tabletki. Spotykamy tego rodzaju choroby. I to są choroby, które dotyczą też emocji często. Takich. Tak patrzymy na różnego rodzaju, powiemy, uwarunkowania, tak? Takie czynniki, które wpływają na zdrowie, bo możemy powiedzieć, poszliśmy tak daleko w te dobrodziejstwa tego świata, że możemy się uwikłać w coś, na przykład narkotyki, to coś, co nas będzie uzależniało, coś, co nas nawet zepchnie na margines społeczny. No ale są też takie, jak tutaj te psychiczne uwarunkowania, że mamy ciśnienie, coś wywołuje nasze ciśnienie, że my psychicznie sobie nie radzimy, różnego rodzaju, prawda, że my się albo wycofujemy z życia. Jak to jest z tymi różnego rodzaju uwarunkowaniami czy czynnikami, które jakoś wpływają na to, że rokujemy dobrze na lata, czy od razu nastąpi jakiś krach, i trudno mówić o jakimkolwiek zdrowiu? Tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy zdrowie nasze przede wszystkim postawili jako odpowiedzialność osobistą, prawda? Ja jestem sam za siebie odpowiedzialny. Wejdę w takie zdanie, że my się tak mamy trząść nad sobą, bo to też chyba nie jest... Nie. Jest czymś takim, nie, bo ja, żebym gdzieś tutaj w lewo czy za bardzo, nie w prawo, żeby to zdrowie moje, prawda, takie najważniejsze oko w głowie. Nie, oczywiście, że nie. Ja bym postawił tu takie dwa
takie ramy, w które chciałbym to zdrowie włożyć, tę moją odpowiedzialność za zdrowie. I tu bym się posłużył takimi dwoma definicjami. Jedna to przypisuje się tam jednemu z lekarzy francuskich tę definicję, że zdrowie to są milczące organy. Nie dają oznak. Czyli dopóki nic mnie nie boli, nie ma jakichś oznak. No, to może być niepokój, to nie musi być od razu coś, co mnie powala, ale dopóki to moje samopoczucie nie daje mi sygnałów, że coś się złego dzieje, mogę uznać, że jestem zdrowy. Natomiast to, co powiedzieliśmy, dzisiejsza diagnostyka mówi, że zresztą takie przysłowie mówi jedno, to chyba chińskie albo, nie, to chyba jest angielskie, że jeśli człowiek po 50 się budzi, nic go nie boli, to znaczy nie żyje. Więc od pewnego momentu my, czy się organy dają znać o sobie, czy nie, powinniśmy już badania profilaktyczne przechodzić. Ale to nie zmienia definicji. Dopóki organy nasze funkcjonują, czyli my o nie dbamy, czyli też zgodnie z przykazaniem nie niszczymy tych organów, no, przez alkohol, przez złą dietę, przez inne używki, narkotyki, przez stres, przez brak ćwiczeń, wysiłku fizycznego i tak dalej. O organy trzeba dbać, ale dopóki one nie dają sygnałów, milczą, tak, to znaczy, możemy łapać za głowę, kto z nas dobre życie prowadzi. Tak? No, ale po to jesteśmy tutaj, żeby niektórym uzmysłowić, że warto o takie drobiazgi nieraz zadbać. Jak na przykład też mamy takie przysłowie, tu mi się nasuwa. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, ale inni mówią tak, że to nie wystarczy rano wstać, trzeba wstać z dobrym humorem, prawda? Czyli tak się położyć, żeby rano, kiedy wstanie, wstał uśmiechnięty, radosny, a nie z taką miną. Tak, zaraz ta lewa noga. Prawda, nie, lewą nogą i już cały dzień jest zmarnowany. Wszyscy wokół też są. Więc to jest z jednej strony, ta zasada, ta definicja. Zdrowie to milczące organy, czyli dopóki nie mamy wyraźnych sygnałów, nie powinniśmy drżeć o siebie i nie powinniśmy być hipochondrykami, czyli nie podchodzić do siebie tak, jakbyśmy musieli cały czas myśleć tylko, co nas zaboli, albo jakaś drgnienie powieki już oznaka, że coś nam zagraża. Ale z drugiej strony podpowiada nam tutaj mądrość, ale też i podsuwa to Kościół, że życie to śmierć. Czyli my, chcąc, nie chcąc, rodząc się, już zaczynamy umierać. Już zaczynamy iść w pewnym kierunku, który będzie zmniejszał naszą sprawność. I powinniśmy uzmysłowić sobie, że jeśli życie to śmierć, to nie bać się tego, co może nam zagrażać. Tak jak nie powinniśmy się bać śmierci. Czyli nie bać się choroby, nie bać się tych zagrożeń, tylko starać się w odpowiednim momencie na to przygotować. Czyli jeśli żyjemy w tych dwóch ramach, z jednej strony wiemy, że zawsze coś może zacząć źle funkcjonować w naszym życiu, to nie traktujmy tego jako wyrok, tylko jako wyzwanie, prawda? Bo punktem wyjścia jest życie, to śmierć. Więc wcześniej czy później pewne problemy z naszym zdrowiem dadzą o sobie znać i trzeba się do tego przygotowywać i odpowiednio w odpowiednich proporcjach na to reagować. No to żeby na tą rzeczywistość dobrze popatrzeć, tak ksiądz profesor powiedział, śmierć dla nas to też zbawienie. Z jednej strony zdrowie, z drugiej strony zbawienie, ku temu idziemy, jakiejś pełnej realizacji. Właśnie czy my się nie możemy jak gdyby bać, że gdy przyjdzie trudniejszy okres, że my się już nie realizujemy. No że właśnie o to coś, chodzi. Coś, prawda, nie tak. No to słowo, które tutaj ksiądz redaktor użył, zbawienie, to jest też ciekawe, że w języku łacińskim zbawienie i zdrowie to jest to samo słowo, salus. Czyli to osiąganie zbawienia to oznacza osiągnięcie no właśnie pełni też tego dobrostanu. To słowo dobrostan jest często używane w definicjach zdrowia, jest międzynarodowa Organizacja Zdrowia, nie? WHO, to ten skrót taki bardzo słynny. I oni podają taką definicję zdrowia, gdzie używane jest, że zdrowie jest to pełnia dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, takiego w relacjach, bo też może być tak, że ale relacje... dodano też duchowy. I duchowy. Teraz w międzyczasie też dodawana duchowość jest.
Bo to też o tym, jeżeli już rozmawiamy o tym różnicy pomiędzy pojmowaniem świecie, a pojmowaniem zdrowia w Biblii czy w Kościele, to myślę, że trzeba sobie uświadomić dwie takie podstawowe różnice. To znaczy w tej klasycznym podejściu takim potocznym, to co nazywamy uzdrowieniem człowieka, no to jest, zakłada się, że jest to wynik działania leków, jakiejś terapii. Człowiek jest chory i za pomocą tejże terapii, leków jest doprowadzany do uzdrowienia, do zdrowia. Natomiast no, Ewangelia i Pismo Święte mówi nam, że zdrowie jest darem Pana Boga i Pan Bóg ingeruje czasami w sposób cudowny, niezwykły w życie człowieka po to, żeby zdrowie mu przywrócić. I dzisiaj, kiedy możemy zobaczyć w wielu kościołach, w wielu wspólnotach, spotykamy modlitwy z intencją o uzdrowienie. Kiedy takie są księża też, osoby świeckie, które mają swego rodzaju dar, charyzmat, takiego dodawania tym osobom, które są chore, no pewnej nowej motywacji, sił, no wręcz uzdrowienia. To możemy zobaczyć, jak wiele osób... Dalej, no ci, którzy wyszli, czy zostali wyniesieni na ołtarze, oni też byli przyczynkiem do odzyskania zdrowia przez kogoś, przez ich wstawiennictwo modlił się o tą łaskę. Przywrócenie zdrowia jest rzeczywiście jednym z wymaganych kryteriów, warunków do tego, żeby dana osoba mogła zostać ogłoszona błogosławioną, czy później świętą w Kościele. Więc to rzeczywiście, to lekarze, którzy podchodzą do naszego zdrowia i do choroby w nieco inny sposób, no nie przykładają aż tak wielkiej wagi do tej duchowej strefy naszego życia. A kto podchodzi właściwie? No to trzeba, ja jestem głęboko przekonany, że zawsze trzeba zachować jedno i drugie. To znaczy, jeżeli są środki medyczne, które nam pomagają uzyskać zdrowie, należy z nich skorzystać, a jednocześnie prosić Pana Boga też o łaskę zdrowia i dla siebie czy dla innych. Więc to jedno drugiego nie wyklucza. A lekarze inaczej oceniają zdrowie niż my teraz tu przy tym stole? Ale też ci, którzy są wierzącymi lekarzami, a takich też spotykałem ja i na pewno wielu innych, na pewno też zalecają to, żeby się modlić i sami się też modlą o zdrowie swoich pacjentów. Więc to jest ta pierwsza różnica, którą chciałbym taką wydobyć, że w Kościele, we wspólnocie Kościoła zdrowie nie jest tylko takim mechanicznym procesem, który się zdobywa ponownie poprzez terapię, tylko no, prosimy też Pana Boga o ten dar. O dar zdrowia, często go życzymy sobie nawzajem. No i te uzdrowienia, które miały miejsca w Ewangelii czy w historii Kościoła, które są też kryteriami, no, warto sobie to uświadomić, że to jest wielka różnica. I to pomaga. Znaczy jedno i drugie, myślę, że też taka modlitwa za drugiego człowieka, no to sam mogę to powiedzieć, że ta modlitwa wielu, wielu osób, które się za mnie modliły akurat w momencie, kiedy tej modlitwy faktycznie potrzebowałem, no to była coś, co skrzydło dodawało. Natomiast druga rzecz, którą warto sobie uświadomić, to jest to, taka biblijna czy ewangeliczna, no pewnego rodzaju spór o to, czy grzechy nasze popełniane przez nas, czy one doprowadzają do choroby, bo to, co Pan Jezus tam mówił o niewidomym przysadzawce, kiedy go pytano, kto zgrzeszył. On zgrzeszył, dlatego że jest niewidomy, czy też jego rodzice. Czyli grzech, często takie jest nasze myślenie, że człowiek jak grzeszy, to Pan go ukaże chorobą. A jak ktoś prowadzi życie święte i doskonałe, to nigdy nie powinien chorować. Więc to nie jest tak... Czy to jest błogosławieństwo Boga i łaska wiąże się też z cierpieniem, z krzyżem, czy też nie? Tak? No i dawaniem też nam nadziei, żeby to cierpienie też znieść. Dawaniem nam nadziei na to, że to nasze życie jest tylko przejściową taką no, czasem naszego bycia tu na ziemi. Ale jak, to jest ciekawe, jak się ma grzech do zdrowia? Ja bym tutaj tak nie stawiał problemu, żeby... Chociaż ten wymiar duchowy, nie, fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy też był. Jest, tak był. Ale nie stawiałbym w ten sposób, że to jest jakaś relacja. Dlaczego? Czyli grzech, a zdrowie, tak? Tak, to nie jest relacja. Powrócę do tego, co powiedziałem o tej definicji, życie to śmierć. Otóż zacznijmy od tego, że Pan Bóg nikogo chorobą nie karze. Pan Bóg tylko daje dar zdrowia, ale nie daje choroby. Jedyną chorobą, jaką człowiek niejako w konsekwencji swojego postępowania otrzyma, to jest śmierć. Czyli to nie jest tak dar życia i dar śmierci, prawda? Nie. Jest dar życia
z życiem zdrowie, a chorobą jest śmierć, i to taka, która wydaje się być czymś bardzo bolesnym, bardzo traumatycznym dla człowieka, czyli wywołującym bardzo nieprzyjemne reakcje. Ale jedno na pewno możemy powiedzieć, że w Kościele, posługując się objawieniem, Biblią, Starym Przymierzem i Nowym Przymierzem, możemy powiedzieć, że źródłem tego, co nazywamy zagrożeniem zdrowia, jest grzech pierworodny, który sprawił, że my nie jesteśmy zdolni nawet do końca tego daru zdrowia przyjąć. Że nie jesteśmy w stanie sobie do końca uświadomić, czym tak naprawdę ten dar zdrowia jest. Dlatego niektórzy mówią tak, że tragiczne jest, że człowiek, żeby się dowiedzieć, czym jest zdrowie, to musi zachorować. Nie? I moglibyśmy tak samo powiedzieć o łasce, że człowiek doświadcza wielkości łaski, jej darmowości, kiedy jest w grzechu, kiedy czuje, że już nic sam ze sobą nie jest w stanie zrobić. I wtedy otwiera się na działanie daru łaski. Więc między grzechem a chorobą naprawdę nam nie wolno nawet tak myśleć, że to jest jakaś interwencja Pana Boga. To znaczy interwencja taka, żeby pokazać człowiekowi, grzeszysz, to jesteś chory, tak? No właśnie, tak absolutnie nie wolno, jeśli ja... To byłoby duże uproszczenie, a przede wszystkim nieprawda. To jest nieprawda. No to, Ale to nie znaczy, że teraz możemy hołdować grzechowi, żyj sobie jak chcesz, rób co chcesz, bez konsekwencji, bez odpowiedzialności, bo to ale też ale to jest... nie włączajmy w to Pana Boga, bo konsekwencje mojego złego postępowania, które jest gdzieś zakorzenione w tym pierworodnym naszym skrzywieniu natury, bo można by tak powiedzieć, żeby tutaj nie powiedzieć, że ta natura stała się całkowicie zła. Nie, ona po prostu została osłabiona przez grzech pierworodny, ale nie włączajmy w to Pana Boga. Odpowiedzialność... Mój wolny wybór. Tak, to jest, jest po mojej stronie. Wolność. Żeby to tak może zobrazować, taki konkretny przykład podać, no jeżeli weźmiemy życie siostry Faustyny, która była bardzo świętą osobą, która spotykała Pana Jezusa tak bardzo osobiście, rozmawiała z Nim, a jej życie naprawdę było bardzo naznaczone ciężkimi chorobami. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Więc możemy znaleźć... A nawet dzieci fatimskie. Dzieci fatimskie. One bardzo wcześnie zmarły. Więc to chcę powiedzieć, że ktoś prowadzi bliskie życie z Panem Bogiem, nie jest jednocześnie zabezpieczeniem nas przed chorobą, która może nas spotkać. To spotkanie z Panem Bogiem pozwala nam tę chorobę przyjąć, nadać jej sens, pokonać ją. Czyli można by tak uprościć, to, że ktoś ma wszystko, tak, że ma miliony, to nie znaczy, że jest szczęśliwy. Tak, a z drugiej strony rzeczywiście to te psalmy, które często nam mówią, że widzę grzesznika, opływa w tłuszcz i jest bogaty, i dobrze mu się powodzi i wydawałoby się, że nic mu nie zagraża. Ale to też tak nie jest, bo ten grzech, który popełniamy w naszym życiu, on ostatecznie też, Pan Bóg będzie ten grzech w jakiś sposób rozliczał na końcu czasów. Ten sąd, który przed nami stoi, to nie będzie już tu na ziemi się działo, ale wierzymy głęboko też w sprawiedliwość Pana Boga. Tu papież Benedykt XVI bardzo mocno, kiedy pisał o nadziei, to ten właśnie motyw właśnie takiej sprawiedliwości Pana Boga, która jest jednocześnie miłosierdziem, bardzo mocno podkreślał. No więc tu wchodzimy w taki aspekt duchowy bardziej i tego troszeczkę innego podejścia do zdrowia z punktu widzenia Pisma Świętego i Ewangelii i z takiego potocznego czy tego klasycznego, takiego medycznego podejścia do tego przez medycynę współczesną. Ale jedną rzecz też myślę, że warto sobie w tym kontekście uświadomić, bo z pewnością jest coś takiego, co sprawia, że ktoś, dana osoba szybciej zdrowieje. Ktoś, kto napotyka go choroba, nie, złamał nogę. Jakieś takie proste. Ktoś bardzo szybko, że tak powiem, potrafi z tą chorobą, ten jego organizm szybciej sobie radzi z tą chorobą i wraca do zdrowia, aniżeli inna osoba. Na ten temat jest szereg też badań, nie, co sprawia, że dana osoba
jakby szybciej do tego zdrowia wychodzi z choroby, nie? Ma większą motywację. To też te badania, one dotyczyły na przykład osób, które przeżyły Holokaust, nie? Tutaj w niedzielę była wielkie spotkanie osób, które pomagały żydowskim rodzinom tu w Polsce. Więc osoby, które przeżyły Holokaust, które wręcz z obozów koncentracyjnych wyszły, okazuje się, że w tych badaniach, które są dostępne, to są takie osoby, które miały bardzo ciężkie, traumatyczne, naprawdę najbardziej bolesne przeżycia, jakie mogą spotkać człowieka. Ale co się okazuje, kiedy te osoby były już starsze, one miały w sobie bardzo długą taką wolę życia. One pokonywały dużo trudności, potrafiły wręcz z pewnym takim uśmiechem na ustach, z pewną radością wewnętrzną, pogodą ducha, pokonywać własne nawet choroby. W związku z tym, tak w sposób modelowy można powiedzieć, że te osoby, które posiadają taką zdolność, one mają trzy cechy. Jedną z takich podstawowych cech to jest to, że one potrafią zrozumieć świat. Znaczy to, co widzą, nie jest dla nich jakimś taką czymś, czego nie rozumieją. Coś, co przekracza ich zdolności rozumienia świata. Po drugie, one mają takie poczucie, że ich życie jest poniekąd w ich rękach. Oni mają kontrolę nad swoim życiem. Oni mają poczucie, że mogą tym w pewnym zakresie kierować tym, kim są. Jeżeli utracimy taką wiarę w to, że możemy kierować jeszcze swoim życiem, wtedy trudniej nam jest powrócić do zdrowia. No i ostatnie, co najważniejsze, to jest to, że wierzą, że to życie ma sens. Że nawet ta choroba, która nas spotyka i cierpienie, posiada znaczenie, że to nie jest bezsensowne, tylko posiada sens. I rzeczywiście, no, kiedy tak się głębiej nad tym zastanowimy i może też słuchacze, jak będą do nas dzwonić i będą opowiadali o kimś, kto do zdrowia powracał, to te trzy cechy, one są rzeczywiście bardzo pomocne. To takie umiejętność zrozumienia świata, bo jeżeli nie rozumiemy czegoś, odczuwamy lęk, niepokój, bo nie rozumiemy świata. Jeżeli nie potrafimy swoim życiem kierować, to nie mamy wpływu na to. Inni nami sterują, a my już nie możemy. Wtedy też zaczynamy się wycofywać i trudno nam się zdobyć na motywację. No i wreszcie nie potrafimy zobaczyć sensu. To nie ma sensu, co się dzieje wokół nas. Wtedy też ta motywacja do tego, żeby wracać do zdrowia, jest mniejsza. Ale ja bym tu dodał, bo ten element duchowy jest tutaj absolutnie ważny, mimo że moglibyśmy to nazwać czystą psychiką, ale ja to nazwę wprost, to jest duchowość. Ja znalazłem u wielu ludzi, którzy się tym problemem zajmowali, o którym tutaj mówiłeś, że szczęście to dobre zdrowie z jednej strony, ale też zła albo kiepska pamięć. Ale to jest symbol przebaczenia. Ja myślę, że u tych ludzi duchowość, ona się skoncentrowała na tym, że oni potrafili pogodzić się z tą sytuacją, która dla innych byłaby powodem do kompletnej klęski i załamania, do beznadziei. Czyli to jest też dla nas wskazówka, jeśli stajemy wobec wyzwania, jakim jest naruszenie naszego zdrowia, tego dobrostanu, to powinniśmy od razu sobie powiedzieć, że moim wkładem w to, żeby utrzymać ten dobrostan, mimo że coś zaczyna źle funkcjonować, będzie podejście pozytywne, że ja nie zawiniłem, nikt nie zawinił, teraz muszę sobie z tym poradzić, czyli przejść do kolejnego etapu, niejako zawsze być krok do przodu przed chorobą, prawda? I wydaje mi się, że ci ludzie, oni uciekali, zawsze byli krok przed śmiercią. No, im ze wszystkich stron ta śmierć zagrażała. I głodowa, i mogli być rozstrzelani, mogliby zakatowani. To jest z pewnością to, co ksiądz Jan tutaj mówi, jest na pewno takim, że ktoś, kto wyszedł z bardzo trudnej, krytycznej sytuacji, w której nie było już nadziei, to wtedy każdy kolejny dzień jego życia to jest po prostu jak piękny poranek zawsze. Tak. Każdego dnia przyjmujemy nawet takie zwyczajne życie. Ja to często powtarzam, że jeżeli się wychodzi z takiego sytuacji zagrożenia, to wtedy kawa zaczyna smakować inaczej. Tak, ale drobne rzeczy naszego życia
nabierają innego znaczenia. I myślę, że te osoby, które wyszły właśnie z takiej trudnej, ekstremalnej sytuacji, mówię o Auschwitz, obóz koncentracyjny, to są te osoby, które później potrafią ucieszyć się tymi drobnymi sprawami, które są wokół nich i przez to nabierają takiej dodatkowej życiowej energii, która jest łaską, bo to no, trudno sobie inaczej wytłumaczyć. Ale profesorze, już pozwolę, ja tylko zachęcę naszych widzów do kontaktu z nami. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Dziś temat zdrowie w Kościele i demokracji. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas. Telefony do studia, do telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów czekamy też na Państwa telefony 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Zapraszamy serdecznie. Ja tylko bym dokończył tutaj, bo wydaje mi się, że żeby nam to nie umknęło. To, że ktoś wzmocni się wobec cierpienia czy w obliczu śmierci i później cieszy się wszystkim, co wydaje się prozaiczne i takie zwyczajne, bo on dostrzega wartość tego, to jest mało. Ja bym powiedział tak, że źródłem choroby tej, która nas najbardziej boli, to jest zachowywanie w sobie jakiejś złości czy zatrzymywanie w sobie tego, że ktoś bardziej zawinił niż ja. I dlatego wydaje mi się, że ci ludzie, którzy przeżyli Holokaust, obóz koncentracyjny, to są ludzie, którzy potrafią wybaczać i zapominać. Ja bym powiedział tak, że tym, co Kościół wnosi w tę dbałość o zdrowie, polityka ma co innego, ale Kościół to jest właśnie, to jest cała nauka o uzdrawianiu świata poprzez przebaczenie. Ja myślę, że jeśli byśmy się nauczyli przebaczać, to wiele chorób jesteśmy w stanie wyeliminować. Dlaczego? Bo jak się okazuje, większość tych chorób somatycznych, czyli te, które odczuwamy w swoim ciele, ma gdzieś powiązanie z naszą psychiką. Takie trochę odpuść sobie, tak? Tak. Nie występuj przeciwko sobie, a jak będziesz wiedział, jaka to wartość, nie będziesz występował przeciwko drugiemu. No właśnie, a obrazem tego jest chociażby to, co Chrystus mówi, jeśli cię uderzą w lewy policzek, nadstaw drugi. Kiedy nadstawisz drugi, jeśli zapomnisz o tym, że dostałeś w lewy? Czyli zawsze to będzie ten pierwszy. Od razu, tak. Mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Piotr z Łodzi telefonuje. Prosimy, Panie Piotrze. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego gości szanownych. I chciałem się podzielić takim moim spostrzeżeniem, że nauka w miarę jak postępy czyni, to zaczyna się zbliżać do teologii, do tego, co istnieje w Nowym, Starym Testamencie, do tego, co nauczał Chrystus. Takim przykładem jest, żeby nawiązać do tematu, który dzisiaj jest na audycji, jest, żeby to nie komplikować, no, w organizmie cały czas komórki umierają i nowe się tworzą. Reprodukcją tym kieruje chromozony. Chromozony mają takie telomery, końcówki, które im są krótsze, to on może mniej tej reprodukcji zrobić, im są dłuższe, to więcej. Oczywiście w pewnych granicach. I teraz się okazało, że stres, nerwy, nieodpowiednie robi niesamowite spustoszenie w organizmu, a szczególnie skraca te telomery. To tak jak czytałem, to jest cała książka, nawet nie chcę już nazwiska podawać autorki, ale jest to noblistka. I teraz stwierdzono, że na przykład, że na te telomery się wydłużają na przykład posty jednodniowe. No przecież my to mamy, prawda, w nauczaniu, żeby się za duże przejedzenie się, za lenistwa, więc to wszystko psuje, skrasa te telomery. Natomiast spokój, umiarkowane jedzenie, raz w tygodniu, żeby trochę pogłodować, to wszystko nam przedłuża i powoduje, że człowiek się tak szybko nie starzeje, że ten chromozom może dać więcej reprodukcji tych komórek, a nie mniej. No to tyle by było z mojej strony, że
że zaczyna to się wszystko, że tak powiem, układać nauka z teologią. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże, Panie Piotrze. Tak, bardzo, Panie Piotrze, no widzę, że medycznie pewnie wygrałby Pan, biologicznie. Na pewno biologicznie wygrałby Pan ze mną konkurs na wiedzę, bo te pojęcia, które Pan używa, oczywiście no, znane są mi, ale i faktycznie to już jest wiele przykładów potwierdzających to, że pewne takie zasady życia, które w Starym Testamencie czy z Pana Jezusa mówiące właśnie o poście, o potrzebie poszczenia. No myślę, że dzisiaj też nie musimy się przekonywać, no bo widzimy, że bardzo wiele osób używa diety, bardzo świadomie zaczyna się odżywiać inaczej, nie używając jakichś tam tłustych pokarmów czy jakichś takich innych bardziej szkodliwych. Pokazuje, że ten opis biblijny ludzkiego życia naprawdę odpowiada Bożemu planowi, takiemu, które sprawia, że ludzkie życie tutaj na ziemi będzie mniej narażone na zagrożenia i mniej na wystawione na choroby. Ja ostatnio gdzieś też, oczywiście te teorie mogą się też zmieniać, to też bardzo ostrożnie też czasami podchodzę do takich wyczytanych w internecie informacji, które mówią o tym, że coś jest bardzo zdrowe, a coś jest mniej zdrowe, bo to się różnie to bywa, więc należy naprawdę też zachowywać swego rodzaju zdrowy rozsądek i też radzić się faktycznie lekarzy, którzy nam powiedzą, co w tej diecie jest dobre. Ale faktycznie ostatnio gdzieś czytałem, że na przykład spożywanie mleka i mięsa jakby w połączeniu jest dość obciążające dla naszego organizmu. Natomiast spożywanie ich oddzielnie no jest łatwiejsze do strawienia i tak dalej. No i tak, żeby sięgnąć do Starego Testamentu, to jest to typowe to, co nazywamy kuchnią koszerną, prawda? Czyli nie miesza się mleka i nie miesza się mięsa w jednym posiłku. Więc to tak na marginesie tego, co Pan Piotr nam mówił, rzeczywiście możemy z pewnością znaleźć wiele odkryć medycznych dzisiaj, czy dotyczących naszego zdrowia i troski o nasze zdrowie, które są, możemy znaleźć też w Piśmie Świętym jako pewne zalecenie dla naszego podtrzymywania naszych sił życiowych i naszego zdrowia. A Chrystus, jako lekarz, bo też w Kościele chcielibyśmy może i na to zdrowie popatrzeć jako też i łaskę, bo o tym mówiliśmy, ale to działanie Pana Boga, co Kościół, w jaki sposób Kościół nam to też przedstawia? Ja myślę to, o czym już zaczęliśmy tu mówić, że Ewangelia, którą Chrystus zostawił, to jest jeden wielki opis mocy, jaką Chrystus posiadał, kiedy był tutaj na ziemi, jako Bóg człowiek, mocy uzdrawiania, które te uzdrowienia miały nie tylko pokazać Jego moc jako Syna Bożego, ale miały też wymowę mesjanistyczną, to znaczy oto nadeszły czasy, kiedy Bóg pokazuje swoją moc również od tej strony. To są znaki, że Królestwo Boże nadeszło. I nadal te oznaki działalności Kościoła Chrystusowego towarzyszą. Charyzmat uzdrawiania jest nadal charyzmatem, który w Kościele funkcjonuje i niektórzy z tego charyzmatu potrafią korzystać. Oczywiście nie mówimy tu o jakichś elementach medycyny holistycznej, czyli o wykorzystywaniu tam jakichś prądów, czy jakiejś mocy niewiadomego pochodzenia. Charyzmatyk, który ma dar uzdrawiania, to jest ktoś, kto modląc się za danego człowieka wyprasza mu tę łaskę zdrowia, dar zdrowia. Natomiast myślę, że Chrystus zostawił nam też coś, co powinno nas naprowadzić, jak my mamy Jego naśladować. Bo na końcu tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie powiedział: idź i ty czyń podobnie. Miłosierny Samarytanin to jest pokazany przykład, jak my powinniśmy podchodzić do choroby. Pewna postawa. Tak, że to nie jest choroba jako taka, tylko zawsze jest człowiek, nad którym trzeba się pochylić. I tu są nieważne, czy ja jestem jego przyjacielem, znajomym, rodziną, czy mam z nim konflikt, czy nie. Jeśli człowiek jest w stanie zagrożenia życia, to ja muszę wyjść w jego stronę. Czyli nie muszę ma to warunkować czegoś, że to jest sąsiad, bliźni, bliski, bardzo bliski, tylko to jest człowiek. I to jest ten jedyny warunek, który powinien zadziałać we mnie, że ja się powinienem nad nim
Tak. I tutaj Chrystus nam pokazuje, że ja nie mogę być tak jak lekarz, co panu dolega, bo lekarz powinien takie pytanie pierwsze zadać, tylko w czym mogę pomóc. Bo to jest postawa Samarytanina, to jest postawa ucznia Chrystusa, który chce Chrystusa naśladować. Bo Chrystus nie pytał, co dolega, tylko pomagał, czyli wychodził naprzeciw. I tylko jeden element, który zawsze towarzyszy uzdrowieniom, to jest z jednej strony wiara, czyli wyrażona w postaci ufności, a z drugiej strony modlitwa. Wytrwała modlitwa w postaci prośby. I Chrystus albo odpowiadał na wiarę, uzdrawiając, albo odpowiadał na usilną prośbę, modlitwę. I to też się nie zmieniło. Chrystus, który jest lekarzem w swoim dziele zbawczym, nadal odpowiada na, czy wychodzi naprzeciw wiary. I to, co mówiliśmy, niektórzy ludzie zdrowieją szybciej, bo wiara czyni cuda, prawda? Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo. Szczęść Boże. Uważam, że... Można nam się przedstawić? Adrian z Wrocławia. Dziękuję. Bardzo proszę, panie Adrianie. No ja myślę, że ten człowiek jest zdrowy, gdy jest odporny na rozmaitego typu niesprawiedliwości i rozmaite negatywne fakty. Tak jak tu było powiedziane, że w Auschwitz byli ludzie, którzy 2 tygodnie przed wyzwoleniem nie przeżyli, gdy dostali się do Oświęcimia, a byli tacy, którzy 6 lat w Oświęcimiu siedzieli i przeżyli. To właśnie ta rezyliencja, ta odporność polegająca, wywodząca się z tego, że tak jak tutaj jeden z ojców powiedział, mianowicie dużo wiedzy o świecie, bo cały świat i całe życie ludzkie to jest jedna wielka komedia ludzka, jak Balzac opisał w swoich powieściach. I kto więcej wie o życiu, że tu panuje niewdzięczność, niesprawiedliwość, grzech, tym bardziej to pomaga do zrozumienia również krzywd doznanych na sobie i wtedy człowiek się integruje, wie o tym, ma taką transparencję, przejrzystość i godzi się z głupotą świata, z rozmaitymi ignorancjami, z rozmaitymi niesprawiedliwościami i swoje zdrowie jakoś trzyma w ryzach. To właściwie chciałem powiedzieć. Mhm. Bardzo dziękujemy, panie Adrianie. Czyli odporność, zrozumienie i właściwe bardzo spojrzenie. Bardzo sensownie pan Adrian to przedstawił. Myślę, że to już jest owoc tych naszych tu dyskusji, bo widać, że przedstawiane tu argumenty powoli trafiają w doświadczenia ludzi i bardzo dziękuję za podzielenie się, bo to na pewno ma oparcie również w różnych wydarzeniach. Ja tylko jeszcze dodam, bo ten Auschwitz jest rzeczywiście dobrym przykładem, ale pozwólmy sobie też na patrzenie na zdrowie przez pryzmat zwykłego, szarego życia, jakbyśmy to powiedzieli. Otóż ja bym powiedział tak, że w tym życiu rzeczywiście człowiek może natrafić na jakieś problemy, i to nieraz wielkie problemy. Ale na wielkie problemy jest tylko jedno lekarstwo. Małe radości. Czyli z jednej strony rzeczywiście trzeba zawsze wychodzić, jakbyśmy powiedzieli, przepraszam za użycie tych takich słów kolokwialnych, brać byka za rogi, prawda? Czyli nie poddawać się w żadnej sytuacji. Ale to jest mało być ciągle w czujności i walczyć i tę odporność wzmacniać. Ja jednocześnie muszę się uwrażliwiać i przez te małe radości, czyli dostrzegać to piękno darów Bożych nie tylko w zdrowiu tym ogólnym, ale cieszyć się na przykład tym, że potrafię mrugnąć okiem i w ten sposób odpoczywa mój wzrok, a jednocześnie tak obmywam za każdym. No, to cudowne zjawisko. No. Prawda. Ale myślę, że każdy też tutaj, żeby miał własną miarę, bo nieraz mamy taką chęć porównywania się, tak? I wtedy nam od razu przechodzi, bo ja mam duży problem, ty masz mniejszy, no ale tak do końca nie mamy tej świadomości, jak my się spieramy z tymi trudnościami, jak my rozumiemy ten świat, czy mamy właściwe spojrzenie, podejście też do życia. No to jest prawda, że ten moment porównywania siebie, swojej własnej sytuacji z innymi osobami nie zawsze jest pomocny. To znaczy, jeżeli spotykamy, dotyka nas choroba i widzimy dookoła ludzi zdrowych,
wydaje się, że zdrowych, no bo często też nie wiemy, to jest też taka zawsze czasem tajemnica, ale wtedy się bardzo często się to pojawia, dlaczego mnie to spotyka, prawda? Inni żyją, a ja zostaję dotknięty jakąś chorobą. To pytanie się pojawia, ale ono nie pomaga nam w tej sytuacji. To nie jest dobre pytanie. To można by powiedzieć tak, wracając to pytanie, które się stawia w takich momentach, nie powinno brzmieć, dlaczego mnie to spotyka, tylko w jakim celu mnie to spotyka. Jaki sens mogę nadać temu mojemu cierpieniu? Bo wiecznie nikt z nas tutaj na ziemi żyć nie będzie i to, co nas spotyka, te wszystkie jakieś dolegliwości, które wprowadzają nas w stan lęku, one mają sens, mogą mieć sens. Mają sens i mogą mieć sens, który możemy odkryć. Ten sens może polegać na różnych, można to różnie opisywać. To może być to, że stajemy się bardziej wrażliwi na tych, którzy są obok nas chorzy. Człowiek zdrowy. Chociaż niektórzy powiedzą, no po co mi to wszystko? To może dla takich cokolwiek, jakiekolwiek doświadczenie, nie wiem jak skutkuje, jak warunkuje ich też życie. Ale no, chciałem zapytać może jeszcze o zagrożenia. Bo nieraz tak się mówi, kiedyś to mieli ludzie życie, dziś to my mamy problem. Albo odwrotnie, tak? Ale te zagrożenia, no chociaż już na początku sygnalizowaliśmy to, co przynosi nam chociażby te różnego rodzaju choroby, uzależnienia, warunki, które no dziś też mamy. Świat tak przyspiesza, że no nie każdy może nadążyć, a z drugiej strony też wzrasta to ciśnienie. Nie tylko ta zwykła odpowiedzialność, ale jeszcze gdzieś to ciśnienie rośnie i nie każdy może je wytrzymuje, ale właśnie w świetle tych zagrożeń. Kiedyś, w świetle dzisiaj zagrożeń musimy najpierw sobie jeszcze dookreślić czynniki, które wpływają na indywidualne zdrowie i na zdrowie populacji, czyli zbiorowości. Otóż to są takie czynniki jak według Światowej Organizacji Zdrowia. Pierwszy to jest ekologia, czyli moje środowisko życia. Wiemy, jak człowiek mocno zaingerował w środowisko życia, zwłaszcza przez rolnictwo schemizowane, bo to jest nasze pożywienie później. Oczywiście nasze organizmy się przystosowały, ale niestety powstały nowe choroby, zwłaszcza myślę, że z zaburzonym systemem immunologii i genetyki, bo chyba tutaj trzeba by połączyć te dwie sfery. Więc tu ze środowiska jest najwięcej zagrożeń. Nawet ten nasz przysłowiowy polski smog, no to nie jest coś, co przychodzi nam zrzucane jak kiedyś z Tonka przez Amerykanów. My to sami tworzymy. I tym powietrzem zatrutym z mojego komina niestety oddycham sam i sam siebie, czyli tworzę środowisko. Drugi to jest czynniki genetyczne. No tutaj oczywiście niewielki mamy wpływ, ale możemy zastosować profilaktykę i diagnostykę, żeby czuwać nad kontrolowaniem funkcjonowania moich organów i badać. To tutaj dzisiaj programy są stworzone i pomoc opieki zdrowotnej jest tutaj absolutnie potrzebna. Trzeci to są warunki ekonomiczne. My wiemy, że Europejczycy mają tę średnią długość życia bardzo różną, ale ona jest dużo wyższa niż średnia mieszkańców Afryki czy Ameryki Łacińskiej. No dlaczego? No po prostu żyjemy w dobrobycie, no jakby na to nie patrzył. I to wydłuża życie. To są... Z jednej strony mamy choroby cywilizacyjne, ale tak naprawdę polepszyły się warunki życia i tym samym funkcjonowania. No oczywiście, to pojawiły się trudności z tym związane, ale jeśli chodzi o ekonomię, to ma... No dalej, Światowa Organizacja Zdrowia mówi o poziomie wykształcenia jako czynniku wpływającym na moje zdrowie. Czyli to nie jest bez znaczenia, czy ja się uczę przez całe życie, czy na przykład chcę jak najszybciej szkołę zakończyć i iść do pracy i zarabiać i... Zarabianie pieniędzy często może być czymś, co stracę przez pracę, przez ten pracoholizm, z oczu zdrowie, prawda? I kolejny czynnik to stosunki międzyludzkie.
Czyli moje relacje z rodziną, w małżeństwie, dobrosąsiedzkie stosunki i szerzej nawet moje utożsamianie się, tu też mieliśmy taki program poświęcony patriotyzmowi, utożsamianie się ze swoim narodem, z miejscem, gdzie mieszkam. I dopiero na samym końcu WHO stawia opiekę zdrowotną jako element wpływający na nasze zdrowie. Czyli innymi słowy, dosypywanie pieniędzy do systemu opieki zdrowotnej bez zwrócenia uwagi na wszystkie inne czynniki stanu zdrowia społecznego i indywidualnego na pewno nam nie poprawi. Może zdrowie niektórych chorych przyspieszy leczenie, ale ogólny stan zdrowia nie od tego zależy. Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To Przemek z Mławy dzwoni. Właśnie przysłuchuję się tej rozmowy. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego, absolwentem AWF-u. Teraz właśnie podjąłem studia na Wydziale Filozofii. Pozdrawiam notabene księdza Tomanka i profesor Świętorzycką. I tak właśnie przysługuję się tej rozmowie. Właśnie podzielam poglądy osób, które są w studiu. Co mogę powiedzieć? Krótko i na temat, merytorycznie. Przede wszystkim z mojego punktu widzenia, doświadczenia, to jest aktywność fizyczna. Tu dużo daje i ja przede wszystkim jeszcze uznaję do tego różaniec. Różaniec. I to na przykład pomaga w różnych problemach, na przykład w sferze mentalnej, tak? Co jeszcze mogę dodać? Jakie pytanie, co panem powodowało, że no, człowiek od wychowania fizycznego no, zabrał się za filozofię? A właśnie. Tu jest właśnie takie przejście. Pisałem pracę magisterską też u takiego znanego nauczyciela Krzysztofa Zuchory. I polecił mi książkę Osoba i Czyn Karola Wojtyły. No i właśnie tam dużo mechanizmów się nauczyłem, jak Karol Wojtyła wszystko to opisywał. Czytałem tą książkę i czytam jeszcze, no nie wiem, 20 raz, żeby dobrze zrozumieć, bo interpretacja może być różna i tak też podpytuję kogoś, jak on to rozumie. No i przede wszystkim to wszystko wspólną całość mi schodzi, tak, że właśnie to ma pokrycie w tym, co mówią właśnie księża w studiu też. A pytanie, jak młodzi podchodzą? Pan jest nauczycielem, z młodym pokoleniem ma dzisiaj ten temat zdrowia w Kościele i demokracji. Jak młodzi podchodzą do siebie, do zdrowia, życia? Przede wszystkim moim zdaniem to jak podchodzą. Jako nauczyciel wychowania fizycznego mogę powiedzieć tak, że zaobserwowałem takie zjawisko, że dzieci nie rwą się do aktywności fizycznej, tak? A moim zdaniem tu tkwi właśnie problem, tak? Ja na przykład różnego rodzaju robię testy na samoocenę, gdzie podstawą jest samowiedza tego wszystkiego. I dziecko jak realnie widzi, że ona jest dobre w tym wszystkim, to wzrasta samoocena. Ale jeżeli chce ćwiczyć, tak? I wtedy te wszystkie problemy też jakoś przechodzą. Ja już mówię o tej sferze takiej psychicznej, mentalnej, tak? Co jeszcze mogę powiedzieć? Trochę się stresuję, bo kurczę, mam tysiąc myśli, a może ksiądzem jakieś jeszcze pytanie zada, to zaraz odpowiem. Bardzo dziękuję. No, cieszymy się, że pan telefonuje. Powodzenia na studiach. Wszystkiego dobrego, panie Przemysławie. Poprosimy naszych też gości, żeby słowo powiedzieli do pana w tych tematach, które próbowaliśmy. No to jest doskonały, ująć. Konkretny przykład tego, o czym tutaj rozmawiamy, że zdrowie to jest ta część fizyczna, aktywności fizycznej i człowiek zdrowy, to jego cechą jest to, że tę aktywność nie tylko potrafi wykonać, ale chce ją wykonywać albo sprawia mu to radość, nie? Że może fizycznie wykonywać pewien sport czy jakiekolwiek inne czynności. A brak to takie wycofanie. A choroba jest wtedy, kiedy przestajemy czuć pewną satysfakcję i radość z tych czynności fizycznych. A z drugiej strony no, filozofia, czyli to, co mówiliśmy o tym, że filozofia pomaga nam zrozumieć świat, zrozumieć siebie, poukładać pewną poszarpaną rzeczywistość w całość,
przeniknąć no, głębiej w jej sens, odkryć jej piękno, odkryć jej głębię, sens. Więc to, kiedy te dwa elementy potrafimy je połączyć, no to one sprawiają, że człowiek jest zdrowy. No. Żeby sobie wydaje jeszcze raz... się, my też potrzebujemy uzasadnienia na nasze życie, na czyny. Jeżeli mówimy, mówimy o kimś, że jest zdrowy, to znaczy, że jest to ktoś, kto ma sprawność fizyczną, że jest zainteresowany światem, że utrzymuje relacje, że posiada pewną satysfakcję z tego, co robi, że modli się, ma kontakt z Panem Bogiem, że to, co go spotyka na co dzień, no, przynosi mu pewną radość, satysfakcję. Więc wtedy mamy do czynienia... za szafą. Wtedy mówimy, że człowiek jest zdrowy. Natomiast jeżeli ktoś nie ma tych zdolności, to nawet jeżeli fizycznie jest sprawny, to zaczynamy mówić, że to nie jest jakby doskonałość takiego pełnia dobrostanu, o którym mówi definicja zdrowia, o której tu na początku wspominałeś. To mi się podoba, co mówisz. Ja bym dodał, że otóż te elementy, które składają się na zdrowie, one wzajemnie się przenikają, ale jedno powinniśmy zawsze pamiętać, że jeśli coś zaczyna źle funkcjonować w jednym z obszarów, czy w biologii bardziej, czy w psychice, czy w sferze duchowej, to możemy nadrabiać to w innej sferze. Czyli jeśli coś zaczyna w sferze biologicznej naszej, tej fizycznej, szwankować, to na przykład możemy podciągnąć element psychiczno-duchowy i człowiek do równowagi nie tak, powraca. Że właśnie ja zaczynam być dysfunkcyjny i się zaczynam wycofywać tak, z kolejnych sfer życia. Tak? Nie, właśnie o to chodzi, że inne zaczynają tutaj pomagać mi wyrównać ten poziom mojego samopoczucia, ale też trzeba mieć pewną hierarchię. Że nie można pominąć tego faktu, że na szczycie tych wartości są wartości duchowe. Że jednak one postawione na szczycie sprawiają, że wszystko inne może się nam jakoś ułożyć. To tak jak ktoś też bardzo mądrze i życiowo powiedział, że to Pan Bóg leczy, a tylko lekarze wystawiają rachunki. Jeśli ktoś ma takie podejście, to on zawsze wie, że tak, lekarz mi może pomóc, ale tak naprawdę to wszystko jest w rękach Boga. Czyli ta hierarchia w zdrowiu jest absolutnie najważniejsza. Dlatego myślę, że my ludzie wierzący mamy często ułatwione zadanie, jeśli oczywiście ta sfera duchowa właściwie funkcjonuje. Czyli tak ksiądz profesor rozpoczął fizyczne, psychiczne, społeczne, ekonomiczne, duchowe na końcu, ale tak naprawdę powinno być... Hierarchia jest odwrotna. Odwrotna, tak. Bo ja podałem to z WHO bardziej, a... Co, i tym się różni Kościół od demokracji, tak? No właśnie. No, ale też warto to sobie jeszcze może na końcu, tak, żeby to uświadomić, że taką autentyczną troskę o zdrowie człowieka w całości to jest wynalazek Kościoła. Szpitale, pierwsze szpitale, które powstawały w historii ludzkości, one powstawały wtedy, tam gdzie był Kościół, gdzie były zakony. Europa jest nie do pomyślenia dzisiaj bez szpitali. Szpitalnictwo, tak. Szpitalnictwo. Specjalne zakony, które powstawały po to, żeby się troszczyć o zdrowie chorego człowieka. Więc to też... To jest ta posługa samarytańska. Wzór opieki. Tak. Kościół, tak jak jeżeli chodzi o nauczanie, prawda, o edukację, o wychowanie, tutaj... szpitalnictwo. Dzisiaj tak trochę też, no nie wiem, tak trochę stawiam pytanie pod kątem pewnego rachunku sumienia też dla nas, ludzi Kościoła, odpowiedzialnych też za pewne decyzje personalne, że ta opieka nasza Kościoła teraz często, ona dotyczy bardziej sfery duchowej, czyli bycia duszpasterzem w szpitalach. Więc jakość takiego bycia duszpasterzem w szpitalu, no nie, to jest bardzo trudne powołanie. To trzeba mieć naprawdę duże talenty. Kiedyś jak szpital należał, można powiedzieć, do zakonu, to jedna i druga sfera zależała od nich, prawda? I można powiedzieć, one nie były rozdzielne. Mhm. Ale kiedy tutaj mówimy o zdrowiu, które ma te wszystkie wymiary, to w wielu, wielu szpitalach, w wielu miejscach właśnie, gdzie są osoby chore, ta obecność kapłana, obecność duszpasterza, obecność tego... takiego no, podtrzymywania tego rozwoju życia duchowego no, jest niezwykle ważna. I tak wszystkich kapelanów, którzy są w szpitalach, no to pozdrawiamy serdecznie i życzymy, żeby potrafili na te potrzeby duchowe człowieka odpowiedzieć, bo one też pomagają zdrowieć. No, to człowiek jest pewną całością i jeżeli jeden element zaczyna szwankować, to inne też cierpią,
a w momencie, kiedy potrafimy wspomóc jeden element, to wszystkie się też rozwijają. Więc ten nasz duch taki niech i modlitwa za siebie nawzajem, myślę, że jest takim momentem duchowym pomagającym nam uzyskać pełne zdrowie. Bardzo dziękuję, czcigodni księża, za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję też i Państwu za podjęcie tematu. Dziękujemy za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.